Witam widzowie serdecznie w kolejnym odcinku z gry, oczywiście Kroniki Myrtana Archolos. Zostaw lajka na sam początek. Widzowie, nowy odcinek, słuchajcie, na samym początku przygotowałem dla widza, specjalnie dla widza, ciekawostkę dla widza, żeby rozpocząć w troszeczkę inny sposób. Zresztą to jest 80 chyba pierwszy odcinek, kurwa, już może wypada ciągle nie powtarzać tego samego. Postanowiłem wrócić do naszego miejsca, gdzie biliśmy się i robiliśmy sobie turnieje w mieście. Jesteśmy oczywiście w slumsach i zobaczcie, czy nie ma tam nowego zadania dla mnie na przykład. Ale kiedy tam podszedłem, to słuchajcie, zobaczyłem coś takiego. No, obawiam się, że niestety nasza Alena postanowiła, że świetnym pomysłem będzie sprowadzenie tutaj cieniostwora i bicie się z nim. No ale jak widzicie, średnio chyba wyszło. No zbierajmy, co jest z tych obywateli. Pozbierajmy też tą notatkę i przeczytajmy jej. Zobaczmy, co tu się stało na samym początku. A później wykonujemy oczywiście dalsze misje. Biedak jeszcze i Alena. Ta notatka to jest notatka Aleny. Rozumiem. A w notatce jest napisane: ten chłopak jest niesamowity. To może być moja okazja, by wyrwać się z Archolos. Muszę znaleźć dla niego jakieś odpowiednie wyzwanie. Ktoś kiedyś wspomniał, że na arenach w Myrtanie ludzie walczą ze strasznymi bestiami. Może by spróbować tego u mnie. Miejsca trochę jest, tylko takie zwierzę wybrać. To musi być coś zaskakującego i przerażającego. Ten chłopak jest niesamowity? To jest o nas. To przez nas nie żyją wszyscy ludzie. Bo wygraliśmy tutaj wszystko, co można było wygrać. No nic. Okej, no to takim akcentem, widzowie, zaczynamy odcinek, a my widzimy się za chwilę, bo muszę wykonać misję służbie jego królewskiej mości. A szczerze mówiąc, gdzie jest Huxley, to nie mam zielonego pojęcia. Szukam Huxleya i szukam, nigdzie nie mogę znaleźć, więc widzimy się za chwilę. O, widzowie, patrzcie, kto tu kurwa siedzi, ty. Krótka interakcja. Szukałem go wtedy, bo się potrzebowałem, żebyś z nami poszedł na wyprawę, a już ekipę zebrałem, a ty se tu siedzisz, gościu. Ty dalej tutaj? Nie uwierzysz, jak ciężko jest trafić na jakiś statek, który płynąłby do Nordmaru. Siedzę tu już tak od kilku dni i nie zapowiada się na to, żebym w najbliższym czasie mógł dotrzeć do mojej ojczyzny. Cóż, tak czy inaczej, jeszcze raz dziękuję za radę. Teraz, gdy już wiem, co mnie w środku gryzło, jakoś upał przestał być aż tak nieznośny. Okej. Idę dalej szukać. Dobra, widzowie, mamy skurwysyna. Szukałem go wszędzie, gdzie mogłem tylko, a ty tu stoisz, Huxley. Słuchajcie, wykonujemy misję w służbie jego królewskiej mości. Opis tej misji wygląda tak. I żeby sprawa, no przeczytam, sprawa z in extremo załatwiona, teraz mam zbadać, czy w stoczni miejskiej nie dochodzi do sabotażu. W międzyczasie, czekając na raport Huxleya poszukującego admirała Anskara, zatykam nos, bo jak chcecie się psiknąć i zatkasz nos, to ci przychodzi to uczucie, taki protip. Więc dialog, widzę. Hej, ty. Dialog. Znowu się spotykamy. Marvin. Jak to dobrze, że znowu przyjdzie nam razem pracować. Oj, byniu. Słuchaj uważnie. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ale udało mi się dowiedzieć paru rzeczy. Najważniejsze jest to, by nie zwracać na siebie uwagi. Szefem stoczni jest Dag. Zaraz po nim jego syn, Foral. Obaj są czyści. Nie mają nic wspólnego z opóźnieniami w stoczni. Skąd ta pewność? Dag sam chodził do Morrisa z prośbą o pomoc, bo nie rozumie, kto i w jaki sposób opóźnia pracę. Straż, jak to straż, pokręciła się, popytała i nic nie ustaliła. Foral natomiast woli siedzieć z ludźmi Ulryka. Nie jest możliwe, by to on za tym stał. Zwyczajnie zabrakłoby mu na to czasu. Cokolwiek robisz, trzymaj się z dala od tej dwójki. Sam mówiłeś, że zależy im na rozwiązaniu sprawy. Owszem, ale jeśli dowiedzą się, że szukamy sabotażystów... Przeciwnie się kąpałem, a już śmierdzę, widzowie. Jak to jest? Wtedy Sabotażysta nam się wyślizgnie, gdy tylko zrobi się gorąco. Co robimy? Misja jakaś, ja tu muszę poddymiać, pobiegać. Wiecie widzowie, ja dopiero wstałem jak coś. Jest 2 w nocy, 3. Było wstawane teraz dopiero. Udawaj, że tam pracujesz. Jeśli chcesz złapać przestępcę, musisz myśleć jak przestępca. Muszę się obudzić trochę, powiedzieć kilka słów, a moje pierwsze słowa od dwóch dni. Albo sam ci zaproponuję współpracę. Zaufaj mi, sam siedziałem. No, od 2 dni może nie. Ale o 24 godzin nic nie mówiłem. Nie warto o tym głośno rozmawiać. Zaczekaj. Więc muszę się rozgrzać widzowie, ale będzie poddymione. Jaki dzisiaj będzie dobry odcinek i oczy kręcą. Nie przepadają za obcymi. Zajmij się tą sprawą. Potem będziemy się martwić. Gdy skończysz, spotkajmy się w tym samym miejscu. Dobra. Ogólnie to cię w ogóle Hexy kurwa nie słuchałem co ty mówiłeś, więc muszę niestety sobie przeczytać co tu się znajduje. Dostałem jakąś listę od Huxleya, dobra. Razem z Huxleyem podzieliliśmy się zadaniami. On zajmie się poszukiwaniem Anskara, ja natomiast mam zabawić się w sabotażystę. Huxley uważa, że jeśli straty będą zauważalne, to prawdziwy szkodnik ujawni się sam. Dostałem listę rzeczy, które należy wykonać, powinienem je przeczytać. Dobra. Naprawiłem save'a, po czym save mi się zepsuł, ale później zresetowałem kompa i znowu naprawiłem. Wszystko powinno śmigać. Dobra, dawaj tą listę, mam nadzieję, że ona jest gdzieś tutaj. O, elegancko. Jest kilka rzeczy, które muszę zrobić, by zwrócić uwagę sabotażysty. Pamiętaj, nie masz prawa tknąć pracowników, nie wchodź im w drogę. Nie musisz też robić wszystkiego, nie chcemy urażać ich na poważne straty. Ukradnij dokument z biura Daga. Sprawdź ich treść, zniszcz po przeczytaniu. Kufer jest dobrze zabezpieczony, uważaj by cię nie złapali, bo wtedy radzisz sobie sam. Dobra, akurat że w kradnięciu to my kurwa mistrzami jesteśmy, jeśli chodzi o serie gotikowe. W tym to akurat to jest, w tym zawsze. W tym to jestem chłopie. Taki szefito w kradzeniu rzeczy w gotiku, że to jest szok. Więc myślę, że sobie damy radę tutaj ukraść. Wystarczy, mi się wydaje, poczekać do północy, on się wkurwi, powie, żebym mu wstawał, on pójdzie spać, a my normalnie cyk, cyk, cyk. No i do skrzyni. Prawo, no i wszystko. Pamiętnik Daga, tego, owego, dobra. Wszystko, to jasne. Mogę na szybko przeczytać? Miałem przeczytać i zniszczyć chyba, tak? Pamiętnik Daga. Już sam nie wiem co robić. Terminy nas gonią, a ci obijają się w pracy. Nie jestem w stanie wszystkich przypilnować. Morris zaczyna narzekać. Jeśli tak dalej pójdzie, wolę nawet nie myśleć co wtedy. Niepotrzebnie godziłem się na zatrudnienie osób bez większych kwalifikacji. Tylko gdzie ja znajdę teraz wykwalifikowanych pracowników? Na wyspie pojawiają się coraz więcej uchodźców. To zdesperowani ludzie. Może oni będą bardziej pracowici. Warto spróbować, bo chyba nie może być gorzej. Ja sobie myślałem, zatrudniłem armię ludzi do pracy i nic to nie dało. Fakt, uchodźcy są tani, ale co z tego, skoro nie ma żadnych efektów. Musieli zauważyć, że reszta się obija i nie ponosi żadnych konsekwencji. Powoli tracę do tego siły. Sam już nie wiem, co robić. No dobra. To jedna... Tylko teraz miałem to zniszczyć, nie? Coś, co pomoże mi w sabotażaniu. Tam znalazłem, że się obijają, ale... Ale nic chyba takiego nie znalazłem, turbo. Już miałem to zniszczyć. Prawda? Sprawdź ich treść, zniszcz po przeczytaniu. No. Dobra, ale to co, to jak? Już powinien się samo zniszczyć chyba, tak? Czy ja mam tak faktycznie zniszczyć to jakoś, że podpalić, wyrzucić na ziemię, coś tego owego. Może jeszcze tu coś znajdziemy. Już piwa butelkowanego. Może tu jest jeszcze jakiś dokument. Wino z północnych krain. To wygląda jak coś do podniesienia, ale... O! Fajna animacja. Aczkolwiek nic tu więcej nie ma. Dobra, to co? Spierdalamy. Jedna rzecz chyba wykonana została. To lecimy dalej. 2. Ja się tak ponosi, drapie. Był jakiś kurczę kokainosem. kainowcem. Nie wiem, czy takie słowo nawet kurwa istnieje. Zniszcz kilka sztuk narzędzi, nie przesadź, chcemy, by stocznia jakoś funkcjonowała. Dobra, kilka sztuk narzędzi zniszczyć, myślę, że da poradzę sobie z tym. Tylko gdzie oni mają narzędzia? To pewnie będą jakieś beczki z narzędziami, prawda? Chyba tak, a może przyznajmy wszystko, nie będę po kolei robić, bo wtedy będę miał jakiś taki obraz. Weź drewno za budynku stoczni, następnie potnij na małe kawałki, nie będzie nadawać się do użytku. Bądź ostrożny, ze stocznią zawsze go pilnuje. Przy wejściu wylej wabik na szczury. Ramcha będzie dysponowała taką misterą, to sprawi, że część pracowników odmówi pracy. No dobra, to najpierw to drewno. A, to chyba to drewno, tak? Nie wiem, zapiszę dla pewności. Zapiszemy, a jak nie, to walimy kurwa sen na dziurę i chłop pójdzie lulu. Nie, to nie o to chodziło. Jakieś drewno za stocznią. Ktoś zacznie... O, chyba tu. Statek w porcie jest bezpieczny. Niszcząc te skrzynki mam szansę... A! Zwrócić na siebie uwagę niszcząc te skrzynki? A, z narzędziami. A nikt się tam nie obrazi? Nie będziesz widział? Chyba masz wyjebane, nie? Bardzo masz wyjebane? O, bardzo masz wyjebane. To z buta. Rozpierdolam narzędzia. Trochę mnie dziwi, że jesteśmy narzędzia w stanie... Ej! Mogę wiedzieć, co ty wyprawiasz? Pracowałem i się przewróciłem na tę skrzynię. Czy ty masz mnie za idiotę? Widziałem, co robiłeś. Psułeś je z premedytacją. I bardzo dobrze. Te narzędzia w tych skrzyniach to szmelc. Dag już dawno powinien zainwestować w nowy, porządny sprzęt. No i koks. A tak poza tym, czy nam się gdzieś śpieszy? Zwodujemy statek, to zwodujemy. Jak nie zwodujemy, to nie zwodujemy. Nie bój się, młody. Ja cię nie wydam. No, to ja wracam do ciężkiej pracy. Czy się stoi, czy się leży, 200 złota się należy. No, ale kurwa to... Odłóż broń. A, tak, tak, broń. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Spokojnie, bo tu byłem przekonany, że mi się zaczniemy lać. Już szybko klikłem od razu broń. Jeden z pracowników stoczni przyłapał mnie na sabotażu skrzyń z narzędziami. Za co mnie jeszcze pochwalił. I wszyscy tutaj tylko udają, że pracują? Znak zapytania? Co? Dobra, szukamy teraz czego? Stój! Przepuść mnie, jestem pracownikiem portu i potrzebuję drewna. Niby od kiedy? Wczoraj cię jeszcze tu nie widziałem. Nic dziwnego, dopiero się zatrudniłem. A to ciekawe. Zaraz zapytam Daka, czy to prawda. O co ci chodzi? O nic. Wydaje mi się, że coś kombinujesz. Dobra, co ja ci będę płacił? 100 golda? Coś ty, gościu. Zwariowałeś? Ja mam tutaj tak zwanego spelka na sen. Tylko muszę go znaleźć, on zawsze tak dziwnie wygląda. To jest telekinezja, ślimak. Gdzie tu jest spel na sen? On ma taki charakterystyczny wygląd. A może już nie mam spelka na sen? Wrażenie, wodna, przemiana wieku, przemiana, grom. Telekineza, przyzwanie, tworzenie, powolnienie. Nie mam? Chyba nie mam, widzowie. Oj, to niedobrze. Minus 100 sztuk złota? Nie, no nie mam snu. Łej, tragedię, trzeba kupić. Dobra, masz. Może to rozwieje twoje wątpliwości? Może i mogłoby, pod warunkiem, że dorzucisz mi jeszcze zimne piwo. Nie masz pojęcia, jak długo tutaj stoję. Nawet koledze czegoś do picia nie dadzą. Trzymaj swoje piwo. Co to za drobne? Musisz się bardziej postarać. Nie no. Naprawdę brakuje mi 1 golda. 1. Ze wszystkich możliwych wariantów goldowych zabrakło mi 1 golda. Poczekajcie. Może mam jakiś nieotwarty tutaj mieszek. Mam. Dobra, dobrze, że pomyślałem wcześniej trochę. Dobra, gituwa. Albo by przypał, jak 1 gold i... Tak, tak. No tego mi było trzeba. Bierz drewno i wracaj do pracy. Statki nie budują się same. Jesteś, wiesz? Jasne, jasne, już normalnie będzie pracowane. Dawaj skrzynię. Drewno pracowników stoczni, piła, wiadomo. Laga, knaga. Statek w porcie jest bezpieczny. Mam drewno, teraz wystarczy je odpowiednio podciąć, by nie nadawało się do użytku. Ród nie wyglądał jednak na mocno zapracowanego. A co w tym wszystkim chodzi? No dobra, jak mam je pociąć? Muszę jakieś pociąć, ale pytanie brzmi jak, tak? Normalnie? A, okej. Dobra, pocięte. Rządziłem już wystarczająco dużo szkód. Powinienem się oddalić i wrócić tu później, by zobaczyć, czy moje działania przyniosły jakiś efekt. Dobra, oddali się, wrócić... A co to było? To ławka była zaznaczona? To się było zaznaczone. Nie, to chyba piła po prostu. Dobra, oddali się, idziemy się gdzieś kimnąć. Po prostu przyjdziemy tu pewnie za następnego dnia. I tyle. Tak, dzisiaj jakoś nie jestem turbo w formie szybkiego gadania, widzowie. To śmieszne, bo... Znaczy, z jednej strony to jest fajne, bo... To zaraz powiem o co... Znaczy, no teraz mówię o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że... Kurwa, ja dzisiaj jakiś zakręcony jestem, widzowie. Wydaje się, że mogę wrócić do skoszy... Już? Mogę wrócić? No dobra. Z jednej strony to jest fajne, że te odcinki są różnie. Raz jestem smutny, raz mi się nie chce, raz jestem powolny, raz jestem mega energiczny, raz w ogóle nie przeklnę, raz przyklinam na jakąś potęgę co 10 sekund. Przynajmniej są różne efekty tego, że znaczy różne odcinki, różnorakie, więc chyba spoko. A dzisiaj będzie taki bardziej chyba chillowy. Jest, proszę państwa, sabotażysta. My tu harujemy w pocie czoła, płuca wypluwamy, by statki zbudować, a tu przychodzi taki element jeden z drugim i niszczy nasz dorobek. Nie wiem, o czym mówisz. Widzieliśmy cię, nie zaprzeczaj, to przez ciebie mamy opóźnienia. Trzymajcie mnie, panowie, bo nie wytrzymam i dojdzie do rękoczynów. Powtarzam, nie mam z tym nic wspólnego. Doprawdy? A opóźnienia skąd się niby wzięły? Może gdybyście wzięli się do pracy zamiast obijać się całymi dniami, to flota królewska miałaby teraz choćby jeden statek. Jak mamy pracować wydajniej, skoro łamane są prawa obywatelskie na tej wyspie? Dostajecie pieniądze za pracę, której nie wykonujecie. Dość tego! Basta. No to teraz będziesz osądzony i puszczony w skarpetkach. Stawaj do walki! Na pięści! Żadnej broni! Sam się. O rany. Nieźle. Fajna walka na pięści z żadną bronią. Ale on szybciej, on lagę wyciągnął. Przede mną. Widziałem to. Spokoisz się? Mnie można zabić, ale nie pokonać. Widzę to jasno na białym. Zmykaj, bo ruszymy na ciebie wszyscy. Rozpierdolę wszystkich. Teraz jestem pewny, że nie ma żadnego sabotażu. Stocznia jest po prostu pełna leniów. Wygląda na to, że potrzebują bata nad sobą. Porozmawiaj z Huxleyem, żeby ustalić, co robimy dalej. A, okej, po prostu wszyscy mają wypierdolony. No dobra. O, Huxley. Hej, ty. Zapomniałem, że ty tu jesteś. Porozmawiajmy o stoczni. I jak ci poszło? Nie ma żadnego sabotażysty. Co takiego? Stocznia jest źle zarządzana. Dag i jego syn kompletnie nie radzą sobie z pilnowaniem pracowników. Na własne oczy widziałem, jak się obijają. Dosłownie nikt nie pracuje tam tak, jak powinien. Tego nie przewidziałem. Nie ma sensu wracać z tymi informacjami do Graysona. Oczekuje od nas rozwiązania problemu. A gdyby załatwić tam kogoś, kto wie, jak zmotywować pracowników do pracy? Nie, Huxley, ty tam nie będziesz pracować. A, znam! Szefa drwali. Oczywiście, że go znam. To sam wiesz, jaki to wymagający człowiek. Myślisz, że da się przekonać? Jeśli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Porozmawiaj z nim. Ja udam się do Graysona. Spodziewał się jego wizyty. Na pewno będą chcieli ustalić warunki finansowe. Potem spotkamy się ponownie w tym miejscu. Przypominam, że przed nami druga część zadania. Wtajemniczę cię we wszystko później. Druga część zadania. No dobra, musimy iść do Knuta. Wyruszam do drwali. Kurwa, to jest daleka podróż. A gdzie tu jest jakaś karawana, co mnie szybciej zawiezie? Jest tu gdzieś karawana? Musi być, widzowie. A pamiętam już, gdzie jest karawana. Chyba tutaj po prawo i powinna być. Powinno być git. Dobra, to lecimy do Knuta. Pago, gigakoksem jest. Myślę, że dobrze będzie zarządzać. Co by tu jeszcze ciekawego powiedzieć, widzowie? Nie wiem, w sumie nic ciekawego nie powiem. Dzisiaj poszedłem spać o 14 rano. Znaczy rano, w południe. Dałem o drugiej w nocy albo coś takiego, nie wiem, pierwszej. Dobra, zabierz mnie do tego, do obozu węglarzy. Idziemy dalej. Idziemy. O! A, już kiedyś chyba go zabiłem. Zazwyczaj jest tak, że jak w tej grze ginie postać, to i zabierze z niej wszystko, to jakby jej zwłoki znikają. Dlatego się zdziwiłem. O, tu też są zwłoki, to dziwne. Czy mi się w oczach popierdoliło, czy tu była postać? Spojrzałem na chwilę na Knuta tam i ona znikła. Chyba tak właśnie było. Nic tu nie drwal, no tu była atak zębaczy. W przednich odcinkach, ale dziwne jest to, że oni nie znikają. Mega dziwne, oni zazwyczaj po prostu znikali. Szczególnie jak nie mieli już nic przy sobie. Jak jeszcze mieli, to leżały ich postacie, ale jak już nie mieli nic przy sobie, to znikali. To jest dziwne. Dobra, Knut. Może tu jakby gra ma wystarczające... Tu jest wystarczająco pusto, że jest w stanie to przechować po prostu. Mam dla ciebie ciekawą ofertę pracy. To dobrze się składa, bo nasza praca dla Ulryka dobiega końca. Jak tylko przetransportujemy te ogromne bale drewna, będziemy się zbierać. Na co Ulrykowi te bale? Klient zamawia, klient dostaje. Nie moja sprawa. To co są pracą? Miejska stocznia potrzebuje dobrych ludzi. Miejska stocznia. Obecnie wszyscy się obijają. Miejska stocznia. Brak właściwego człowieka na właściwym miejscu. Jakie są warunki? To będziesz musiał ustalić z Graysonem, królewskim wysłannikiem. Praca dla królestwa. To może być rzeczywiście opłacalne. Niech będzie. Niedługo odwiedzę waszego ekscelencję, by wszystko dokładnie omówić. No i wszystko. Nie chcę pomocy przy pracy, w sensie nie chcę z nim pracować, bo on płaci 15 golda. Knut zgodził się podjąć nową pracę. Nie mam wątpliwości, że poradzi sobie na nowym stanowisku. Pora na drugą część zadania. Huxley na mnie czeka. Najgorsze jest to, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie on na mnie czeka. I znowu go pewnie będę szukał pół godziny. Ale kij z tym. Zawsze mam przycisk zatrzymaj. Muszę, to co zauważyłem ostatnio, to że bardzo... Ja nie mogę tak raszować tych gier komputerowych, bo ja się, wiecie, staram się jak najszybciej robić, jak najwięcej odcinków nagrać, nasrać tych odcinków. W pewnym momencie orientuję się, chłopie, znaczy ja patrzę, a ja już kurwa nie cieszę się z grania w tą grę, tylko siedzę jakbym był przymuszony. Muszę zupełnie zmienić podejście do nagrywania tych odcinków i nie robić aż tak na siłę wszystkiego, tylko jak teraz sobie grać na luzie, odpalić sobie gierkę, przechodzić dalej, w razie czego to po prostu zatrzymać nagrywanie i po prostu grać w grę, a nie nagrywać odcinek, o. Tak bardziej muszę mieć podejście do tego i myślę, że wszystko będzie o wiele luźniejsze niż jest do tej pory. Bo wydaje mi się, że strasznie jestem spięty grając w tą grę, że muszę jak najszybciej ukończyć, jak najwięcej wrzucić odcinków, jak najszybciej, żeby nagrać ciekawostki. No nie? Tak dziwnie. Czy ja tu Huxleya znajdę, czy będę musiał zadupcać do portu? Chyba będę musiał zadupcać do portu, a z tobą mogę pogadać? Jak? Zorganizowanie dachu nad głowy moich ludzi to dopiero pierwsza z wielu spraw, jakie tu mam do załatwienia. Dlatego nie mogę sobie Dobra, nie ma sprawy. Dobra, widzowie, ja idę do portu. Tą samą drogę wam po prostu skipnę. Dobra, widzowie, jesteśmy na miejscu. Trochę szukałem Huxleya wszędzie, czy go nie ma, on po prostu stoi tu, gdzie stał. A nie, to Richard jakiś. Gdzie jest Huxley? Richard? Gdzie jest Huxley? Dostał nowe rozkazy. Sprawy się skomplikowały. Co masz na myśli? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Grayson cię oczekuje. Przecież ja stamtąd przyszedłem. Kurwo jebana. Musimy spotkać się w sekrecie. To poważna sprawa. Chodź, zaprowadzę cię do niego. No dobra. Ty, ale my chyba w Sekiracie gdzieś tutaj się spotykamy, prawda? A nie w górnym mieście, bo albo poza miastem, bo mnie szlach trafi, jak będę tak za tobą biegł. Że mnie akurat to nie trafi szlach, no. Mi za tam wisi. Ale zawsze staram się, żeby dla widza było, wiecie, poziom interesowności odcinka, zainteresowania na odcinku i emocji, powiedzmy, albo nie wiem jak to nazwać, to nie emocji, tylko takich, no, że coś się dzieje, tak, że nie wiem jak to nazwać. Jak coś się dzieje, to co to jest za emocja? Coś się dzieje, że coś się dzieje. Nie wiem nawet jak to wytłumaczyć. Jak, że takiego zainteresowania, no, tylko że... No takiego, dobra, powiedzmy, że zainteresowania, że dymów, o, dymów, tak? Że coś się dzieje, dymy, powiedzmy. Ty, nie ma takiego innego określenia niż dymy na to? Ty, a gdzie ty poszedłeś, znikłeś? Kurwa, jakieś tajne tunele, coś pewnie. A nie, dobra. Witam. Co się dzieje? Dziękuję. Richard, spocznij. Więc to ty jesteś najnowszym nabytkiem Graysona. Dlaczego mnie szukasz? Kazano ci mnie zgładzić? Najpierw wypuść Huxleya. Dla niego to zupełnie nowe doświadczenie. Zwykle to on zakłada innym worek na twarz. A w sumie chuj z nim przecież. Zadałem ci pytanie. Wyjebane mam w niego. A z kim mam przyjemność? Admirał Anskar. Były admirał. To po co ja właściwie go potrzebuję? To tobie zawdzięczamy pogrążenie królewskiej floty. A. Chciałbym wpaść w złość i stwierdzić, że to nieprawda, ale nie byłaby to prawda. Co tam u licha się stało? Flotę zgubiła moja pycha i niedocenienie przeciwnika. Teraz płacę za to wysoką cenę. Żyję jak szczur, a przez całe życie gardziłem biednymi. Zaatakowałem orkową flotę bezpośrednio, bez żadnych skomplikowanych manewrów. A oni, cóż, czekali tylko na takie posunięcie. Oflankowali nas i nim się obejrzałem, połowa naszych sił leżała na dnie morza. Gdybyś widział to, co ja, ludzi palących się jak pochodnie. Dość o mnie! Czego chce Grayson? Ta. Chcę, bym doprowadził cię przed jego oblicze. Już pamiętam. Żywego. Więc chce mnie wziąć ze sobą i upokorzyć na dworze. Nie mogę do tego dopuścić. Richard, on musi zginąć. Potem zajmij się Huxleyem. Co? A przestań. Richard. Spokojnie. Porozmawiajmy jak człowiek z człowiekiem. Nie, Richard. To był ostatni lojalny człowiek. Dobry człowiek. Coś ty zrobił. To nie ja was zaatakowałem. Mam tego dość. Poddaję się. Nie chcę nigdy więcej dowodzić ludźmi. Chyba chujowy kapitan. Każdy ginie. Czas rozliczyć się z moich błędów. Uwolnij swojego kumpla i zakończmy to wreszcie. Dobra, po co go uwalniać? Chodź od razu, chuj z nim. O i dawaj jeszcze mieszka. Huxley. Wszystko w porządku? Dałem się podejść jak dziecko. Pracowałem z tą gnidą przez wiele lat. Nie spodziewałem się, że zdradzi. Dobra robota, Marvin. Zaprowadźmy admirała do Graysona. Mam pominąć, że dałeś się schwytać? Nie, mów prawdę. Zawsze. I tak w końcu się dowie, że coś kombinujesz. No dobra. O, i skip. Zajebiście. Witam serdecznie pana szefa królewskiego. Po co mnie szukałeś? Wysłannika. Nie mogę nawet umrzeć w spokoju? Idioto! Wszyscy myśleliśmy, że nie żyjesz. Wiesz, jak długo szukaliśmy potwierdzenia tej informacji? Bardzo długo. A kiedy tylko usłyszałem pogłoski, jakobyś przeżył, od razu zorganizowałem poszukiwania. Tylko po to, by upokorzyć mnie przed królem. Upokorzyć? Człowieku, zabieram cię do domu. Do rodziny, czyli tam, gdzie twoje cholerne miejsce. Zawaliłeś i pewnie całemu królestwu przyjdzie zapłacić za to wysoką cenę. Ale nie pozwolę, by twoja reputacja została nadszarpnięta. A więc Richard zginął przez moją próżność. Myślałem... Miło słyszeć, jakie masz zdanie na mój temat po tylu latach znajomości. Co za idiota. Nie rozumiesz. Nie było cię tam. Nie widziałeś, co się przeze mnie stało. Odpocznij i nabierz sił. Twoja kariera jest skończona. Ale choćbym miał błagać na kolanach o łaskę dla ciebie przed samym królem, zrobię to. Dziękuję. Muszę odpocząć. Dokładnie. Ja tymczasem wracam do pracy. Raz, że mogliśmy go zabić. Chwila. Miło było zobaczyć twoją ludzką stronę. Raport! To strzeliśmy z tym Richardem, czego on tam miał. Stocznia nie była sabotowana, a źle zarządzana. Pracownicy robili, co im się podobało, przez co nie pracowali zbyt wydajnie. Wraz z Huxleyem pomyśleliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie sprowadzenie kogoś, kto rzeczywiście zna się na obróbce drewna i umie zarządzać ludźmi. Ma się do ciebie zgłosić, ustalić warunki finansowe. Faktycznie? Otrzymałem stosowne informacje od Huxleya. Mam nadzieję, że to załatwi problem. Dziękuję, że doprowadziłeś do mnie Anskara całego i zdrowego. Chociaż nie dał ci powodów, byś oszczędził mu życie. Rozkaz brzmiał doprowadzić żywego. I to właśnie zrobiłem. Zasłużyłeś na nagrodę. Proszę. Super. Mogę o coś spytać? Ty i Anskar, skąd się znacie? Znamy się, odkąd na naszych twarzach pojawił się pierwszy zarost. Zaczynaliśmy kariery w tym samym czasie. Zawsze sobie pomagaliśmy. Wcześniej nie mówiłeś o nim pozytywnie. Myślałem, że będziesz chciał go ukarać. Ukarać? Widziałeś go? To wrak człowieka. Codziennie jest karany przez świadomość. Ilu ludzi straciło życie przez jego zuchwałość. Nie wymyśliłbym bardziej dotkliwej kary. Wracając do ciebie, jestem pod wrażeniem. Od finalizacji naszej umowy oddziela cię jeszcze tylko jedna sprawa. Porozmawiamy o niej jutro. Póki co, chciałbym spędzić trochę czasu ze starym przyjacielem na osobności. Zrozumiałem. Zgłoszę się jutro. No dobra. Przeczytajmy. Prawa domniemanego sabotażu stoczni oraz poszukiwania Anskara zakończone. Jutro mogę zgłosić się do Szarego Sina po nowe zadania. On co tak kurwa siedzi? Co? Po załatwieniu sprawy z in extremo spadł. Ty... To jest. Jakiś taki smutny, co się dzieje? Dobra, myślę, że po prostu... A, nie mogę na fotelu przeczekać czasu? Chyba nie mogę. A na krześle? Chyba nie mogę. To musi... czas skipuje się na jakiejś ławce albo czymś takim, tak? Chyba tak, widzowie. A tu kto się znajduje? Ławka może się znajduje. Urzędnik... O, łóżko się znajduje. No i wszystko. I elegancko, do jutra. Pyk. Do następnego poranka. Skipnijmy jeszcze raz. To żeby mieć pewność. Myślę, że jeden dzień minął i możemy wracać. To nowe zadanie do Szarego Sina. Pogadali, a teraz ja tu muszę mamonę zarabiać. Dobrze, że już jesteś. Mamy poważny problem. Co się stało? Do tej pory świetnie się spisywałeś. Dlatego w ramach uznania i zaufania przekażę ci ściśle tajne informacje. Jeśli komuś o nich opowiesz, zostaniesz skazany na śmierć za zdradę królestwa. Masz, czytaj. Potem ci powiem, co masz zrobić. Raport zwiadowczy otrzymaliśmy. Dobra, no pokaż co w tym raporcie. Proszę, żeby raport zwiadowczy był na górze. I zadresowany. Lista, kontakt. Nie, nie będzie. A nie, był! Wow. Wasza Ekscelencjo, orkowie przygotowują się do inwazji na Archolos. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wbrew temu, czego się spodziewaliśmy, nie zaatakują stronę portu. Z tego, co się udało uznać, naszym zwiadowcom orkowie zajęli 5 strategicznych pozycji na wyspie. Farma należąca do Bermara padła jako pierwsza. Cywile, którzy zdołali uciec, ruszyli w stronę miasta. Jeśli pozwolimy, bo orkowie przygrupowali swoje wojska, niech Inos ma nas wszystkich w opiece. Naszym atutem jest nieświadomość orków odnośnie naszej wiedzy na temat ich planów. Informowanie Morrisa i zwiększenie obrony miasta może zaalarmować orków. Pozwolę sobie zasugerować organizację małych grup uderzeniowych. Jeśli uda nam się wyeliminować orkowych przywódców, wróg zostanie zdezorganizowany. Czekam na dalsze rozkazy. Nie wygląda to. A to już wiemy, że przejęli to wszystko. Miałem ci powierzyć inne zadanie, ale w tej sytuacji schodzi ono na dalszy plan. I zostajemy wojownikami. Wokół wyspy. Zielonoskórzy są świetni w rekonesansie, więc doskonale wiedzą, co tu się dzieje. Mogą dzięki temu dobrze skoordynować swój atak. Chcę zminimalizować grożące nam niebezpieczeństwo, wprowadzając chaos w ich szeregach. W tym celu będziemy musieli pozbyć się ich przywódców oraz elit. Może powinniśmy poinformować władze wyspy. Mogliby pomóc. Znam Morrisa i domyślam się, w jaki sposób zareagowałby na takie informacje. Skupiłby się wyłącznie na obronie miasta, zapominając o reszcie wyspy, w efekcie czego stracilibyśmy farmy. Chyba wiesz, jak odbiłoby się to na ludziach. Głód, niepokoje i zamieszki, a za to wszystko obwinią władzę królewską. Otóż to. Nie wiem jak ty, ale ja nie chciałbym zostać nadziany na widły. Jak mogę pomóc? Tym razem sami sobie nie poradzimy. Mamy zwyczajnie za mało ludzi. Musimy nawiązać współpracę z Roderichem i Lorenzo. Przygotowałem już stosowne pisma. Weź je i dostarcz bezpośrednio do ich rąk. Kiedy się z nimi rozmówisz, natychmiast do mnie wróć. Nie mamy czasu do stracenia. Dobra. Tylko pytanie jest takie, bo ja mam taką misję i tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała. A, przystań właśnie, na przystań łotrów. Nie wiem, czy tego bym wolał nie zrobić. Ale nie wiem, czy już nie jest, jest 36 minut odcinka, więc raczej na tą pierdolę, przecież idziemy na przystań orków. Kurwa, orków, łotrów. Bo jest taki problem, że ja bym sobie chciał tak tytułki nazywać, fajnie. A nie robić 15 misji naraz, bo wtedy nie wiem, jaki tytuł dać. Kurwa, może damy temu. No bo i tak Rodricha spotkamy, tak? Nie wiem, co dostaliśmy za pisma. Orkowie szykują się do inwazji na wyspie. Jeśli chcemy ich powstrzymać, musimy wykonać Rodricha i Lorenzo do współpracy. No to w sumie to będzie chyba prostsze. Ten atak na przystań zrobimy w następnym odcinku, a teraz po prostu sobie pójdę do Lorenzo. Pójdziemy sobie do Lorenzo, pójdziemy do Rodricha. Nie jestem pewien, czy... No, Rodricha dopiero znajdziemy tam w jego bazie, bo on to tylko śpi. Na co dzień jest w Starym Mieście, tylko nie wiem w jakiej lokalizacji, więc zazwyczaj go szukam jednak... w tym... w tych koszarach Straży Miejskiej. Więc najpierw Lorenzo, on powinien raczej być na miejscu. On ma chłopy swoją jaskinię jak ja, jak większość gamerów i po prostu z niej nie wychodzi. Proste, proste. Dobra, defito. Słuchaj, gdzie ty jesteś? Hej, ty. Jest grubaśnie. Przynoszę pismo od Graysona. To sprawa najwyższej wagi. Oczywiście. Nie mogło się obejść bez gróźb, wytykania błędów i fałszywej uprzejmości. Jaka jest twoja odpowiedź? Nawet gdyby Grayson nie groził mi osobiście, to oczywiście, że wsparłbym tę inicjatywę. Orkowie zagrażają nam wszystkim. Wysłannik mądrze robi, chcąc pominąć Morrisa w tym wszystkim. Elita najemników przyłączy się do ataku. Adelard i Garros osobiście poprowadzą naszych ludzi. Ponadto, gdy tylko skończymy, zajmę się organizacją sztabu dowodzenia w starym domu Kaleba. To rzeczywiście była dobra inwestycja. Wracaj do Graysona. Nie należy on do najcierpliwszych ludzi. Spokojnie. Chciałbym zakończyć współpracę, ale teraz przynajmniej ładnie mówimy, nie? Ostatnio mogłem tak zakończyć współpracę, że mogłem na niego nakrzyczeć, więc teraz jest o wiele ładniej. Od wielu lat obserwuję, jak próbujesz zrealizować swoje wielkie marzenia o stworzeniu elitarnej jednostki Straży Miejskiej. Nadszedł czas, by ją sprawdzić. Orkowie szykują się do inwazji, ale jeszcze nie jest za późno, by ich powstrzymać. Jeśli wyprowadzimy szybki kontratak i pozbędziemy się orkowych przywódców, to uda nam się całkowicie zdestabilizować oddziały wroga. Wiem, że jesteś człowiekiem zasad, co szanuję i doceniam, tylko tym razem muszę się jednak poprosić, byś współdziałał ze mną bez... Informowanie gubernatora Morrisa zależy od tego powodzenia naszej operacji. Czekam na twoją odpowiedź. Marvin jest poinformowany o tej operacji. Możesz z nim swobodnie rozmawiać na ten temat. Z poważanymi wyrazami szacunku, Grayson, królewski wysłannik. To, co mówił do Lorenzo, to nie za bardzo czytałem. Myślałem, bo czasem jest tak, że dostajemy te listy, a tam jest napisane nic. W sensie, przynajmniej coś jest napisane dla twórców, znaczy dla tych ziomków. Dla twórców, co ja powiedziałem? Jest napisane dla tych ziomków, do których mamy to zanieść, natomiast my nie jesteśmy wtedy w stanie niestety go odczytać. Ja mówię jakimś dzisiaj dziwnym głosem, jakbym nie miał głosu. Dziwne, jakbym miał strasznie zdarty głos. Takim kurwa sojbojowym głosem mówię, nie? Takim strasznie sojbojowym. Strasznie. Dobrze, że przyszedłeś. Nie jest drogę w kurwę. Co na to świadkowie? A przestań. Nie mam zamiaru tolerować. 50. 50. Chcę. Dobrze, dopilnujesz. Super, słuchaj. Przynoszę pismo od Graysona. To sprawa najwyższej wagi. Brzmi poważnie. Pozwól, że się z nim zapoznam. Wiesz coś więcej na ten temat? Tylko tyle, że zajęli pozycję w paru miejscach na wyspie. Nie podoba mi się, że Grayson chce ukryć to wszystko przed Morrisem. Zdaję sobie jednak sprawę z powagi sytuacji. Oktaw i Veigar zostaną przydzieleni do tego zadania, a wraz z nimi kilku ich najlepszych ludzi. Przekaż jego ekscelencji, że czekamy na informację, gdzie mamy się zebrać. No i zyska. Ach tak. Udało nam się pojmać jednego z orków. To chyba zwiadowca. Zamknęliśmy go w starej sali przesłuchań. Nie była używana od lat, ale ta bestia jest zbyt niebezpieczna, aby wtrącić ją do normalnej celi. Zaraz udaj się do Graysona, no. Uwielbiam, że gra daje mi taką opcję. No, oblodziłbym fest. Kurso. Hej. Właściwie to im tak słodzę, że w każdym odcinku prawie oblodzony w 1000 razy zostało. Swoich najlepszych ludzi. Ponadto gildia kupiecka rozpoczęła przygotowania w starym domu Kaleba. Jest jeszcze jedna rzecz. Straży udało się pochwycić orka. Zamknęli go w starej sali przesłuchań. To spora niespodzianka, ale mile widziana. Gdyby został przesłuchany, może udałoby się znaleźć kolejne słabe punkty w ich planach. Oliver w końcu będzie miał okazję się wykazać. Przypłynął tutaj razem ze mną i jest specjalistą od historii i kultury orków. Jeśli ktoś będzie w stanie zdobyć potrzebne nam informacje, to właśnie on. Oliver. Gdzie znajdę tego Olivera? Wysłałem go do Bermara i pozostałych ocalałych. Powinien zaprowadzić ich do medyka straży. Oliver zawsze jest skory do współpracy. Razem zobaczcie, co uda wam się wyciągnąć z tego orka. Ja tymczasem dopilnuję, by Roderich i Lorenzo dotrzymali swoich obietnic. Gdy tylko coś ustalicie, od razu przyjdźcie z raportem. Jasne. A co z Anskarem? Z nas wszystkich ma najwięcej doświadczeń z orkami. Traumatycznych doświadczeń, chciałeś powiedzieć. Nie, nie będziemy mieć z niego żadnego pożytku. Może za jakiś czas będziemy w stanie rozsądnie go wykorzystać, ale póki co się na to nie zanosi. No już, ruszaj. Dobra, w ogóle nie zrozumiałem, co powiedziałeś. U medyka w straży powinien znajdować się niejaki Oliver. U medyka w straży? W sensie straż, to są te baraki straży miejskiej i ten jeden, ten medyk taki chyba dobrze kojarzę. Kurwa, czemu ja mam taki głos dziwny dzisiaj? Kurwa, co to jest za głos? Zaraz mnie chuj trafi. Kurwa! Co się dzieje, widzowie? Taki jakiś taki kurwa cichy, niepewny. Taki kurwa zaspany. Dziwny fest głos. Muszę chyba dużo bardziej krzyczeć, wtedy jest stanowczy. Stanowski? Jest stanowski wtedy głos. Jak mówię cicho, to brzmi to kurwa tak dziwnie. Jakbym... No dziwnie brzmi. Dziwnie. Przynajmniej dla mnie, pewnie dla was nie ma żadnego znaczenia. Ale... No nie, teraz też kurwa brzmi dziwnie. Dobra, jakiś dziwny dzień. Serio, nie gadałem chyba przez 24 godziny. Jak zaczynam gadać, to jest jakaś kurwa tragedia, widzowie. Albo ja może jestem chory. Może dlatego. Nie wiem, jakiś dziwny głos mam w chuj. Raz mnie coś rozjeby, widzowie. Co ja tak gadam, kurwa? Nie wiem, ja muszę zobaczyć, czy ja na nagraniu brzmię tak samo. Bo w realu, jak ja to słyszę, to jest kurwa jakaś tragedia. Ja... Dziwnie. Dziwnie. Grayson potrzebuje cię w mieście. Miałem pomagać Oliverowi. Co się dzieje? Ja cię zastąpię. Teraz Grayson chce cię zobaczyć w domu Kaleba. Oliver jest w środku. Rozumiem, że będziesz uczestniczył w akcji. Nie mógłbym tego przegapić. Powodzenia. Widzimy się później. No dobra. Ej, ty. Może... Przykro mi, chłopcze. Ja, kurwa, tyle sobie pogadamy, tyle sobie pomagamy jako straż miejska i wszystko. Ja i wy, wszyscy razem. Czego diabła chcesz? Witaj, ty jesteś Oliver. A mnie nawet uleczyć nie chcę. W czym mogę ci pomóc? Przysyła mnie Grayson. Straży miejskiej udało się pochwycić orka. Trzymają go w swoim lochu. Podobno interesujesz się orkową kulturą. Moglibyśmy spróbować dowiedzieć się czegoś od niego. Orka? Żywego? Taka okazja może się już więcej nie powtórzyć. Ruszajmy. Spokojnie, najpierw chcę o coś zapytać. Wybacz mój nadmierny entuzjazm, to z ekscytacji. Pytaj o co chcesz. Dlaczego orkowie nas tak nienawidzą? No, możemy trochę poznać historię. Jedni twierdzą, że wojna ma podłoże religijne. Orkowie to wyznawcy Beliara, wobec czego dość logicznym wydaje się, że zwalczają wyznawców Inosa. Osobiście wydaje mi się, że to jest mit. Wyznawcy Adanosa również są atakowani, czego Archolos jest najlepszym przykładem. Sam do końca nie wiem, co sprowokowało orków do ataku na ludzi i rozpoczęło tę wojnę. Pierwsze relacje są sprzeczne. Orkowie zaczęli pojawiać się masowo w Nordmarze, sprawiali wrażenie, jakby przed czymś uciekali. Ich pierwsze kontakty z ludźmi były pokojowe, ale nikt nie mógł ich zrozumieć. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, jak kończą się sytuacje, w których brakuje zrozumienia, a ludzi trawi strach i niepokój. Możliwe, że cały konflikt wywołaliśmy sami, ale tego nikt nie może być pewien. Pewne jest jedno. Król obrał dziwną taktykę w ostatnim czasie. Rozumiem, że magiczna ruda to przydatny kruszec przy wytwarzaniu broni i pancerzy, ale nie samą bronią wygrywa się wojny. Dziwi mnie to. No dobra, już przestań gadać, my za szlak trafi. Jego sposobu myślenia, dlatego sam poszukuję tych odpowiedzi. Super. Mnie to nie za bardzo interesuje. Jak coś, co powinienem wiedzieć, nim zaczniemy. O, jest coś, co powinienem to jest konkretna informacja. Jest jedna rzecz, która mogłaby nam pomóc. W starych zapisach przeczytałem o pewnym orkowym totemie. Ulumulu. Ma bardzo dziwną nazwę. Ulumulu. Wydaje mi się, że to jakiś symbol wielkiego wojownika. Zleciłem jego wykonanie pewnemu łowcy, tu, na Archolos, ale nie zaryzykuję czyjegoś życia, dopóki nie będę miał absolutnej pewności, do czego on służy. Co chcesz niby tym osiągnąć? Jeśli jest sposób, by orkowie nie zaatakowali człowieka na sam widok, warto moim zdaniem pertraktować z nimi. Tym bardziej, że sami do końca nie znamy ich motywacji. Co wiesz o tych bestiach? Bestiach? Myślę, że orkowie tak samo określają nas, ludzi. Wbrew temu, co słyszałeś, orkowa kultura dorównuje naszej, a ich budownictwo często przerasta nasze ludzkie osiągnięcia. To inteligentna rasa, choć pewnie nie raz mówili ci, że to zwykłe zwierzęta. Podobnie jak my, mają własny język, struktury społeczne, a nawet dzieła sztuki. Struktury społeczne? Tak, widzisz, orkowie, w przeciwieństwie do ludzi, nie dzielą się na bogatych czy biednych. Dominuje u nich kult wojownika. Z moich badań wynika, że im skuteczniejszy jest ork w walce, tym lepszą pozycję zajmuje w drabinie społecznej. No i są jeszcze szamani. Pełną podobną rolę co nasi magowie. Są bardzo wykształceni, władają magią. Jeśli wśród wojowników pojawia się problem, to właśnie oni przejmują rolę sędziów w ich sporach. Przegrani muszą pogodzić się z ich werdyktem. O, mógłbym tak długo jeszcze opowiadać, ale to chyba nie czas na lekcję. Dowiedziałem się, czego chciałem. Ruszajmy. A co robimy? Ulumulu? Oliver z entuzjazmem poszedł podszedł do mojej propozycji. Po dłuższej rozmowie o orkach postanowiliśmy przesłuchać schwytanego zielonoskórego w lochach straży. Jedzenie cukierku na odcinka to nie jest najlepszy pomysł. Ty, no ale idź szybciej, kurwa. Czego diabła chcesz? No dawaj, dawaj. No. Dzida. To tutaj? No co ty robisz, kurwa? Przynajmniej jest spokój. A to tam na dół, tak? Czego diabła chcesz? A czego chcę? Limak. Ja was tu wszystkich dopiero wyjebałem? Limak, tego chłopa tu już nie ma, tego chłopa tu już nie ma. Zobaczmy, kto tu jest. Z ciekawości. Bloodwin, Hake. Co słychać, Hake? Co słychać? A daj mi spokój. Okej. Ty, Homer. Żartujesz sobie? Okej. A tych to? Neville. Nie kojarzę Neville'a. Dobra, schodzimy na dół, do orka. Spróbuję się z nim porozumieć. Marvin, weź tę kuszę i miej go na celowniku. Jeśli spróbuje nas zaatakować, pociągnij za spust. Znasz ich język? Kilka wyrazów. Może uda mi się ułożyć jakąś sensowną całość z tego, co rozumiem. Możemy zaczynać. Witaj, wojowniku. Krotak... Kaztak, dwokar, ort, antak. Ulumulu, przyjaźni znak? Co on mówi? Z tego, co udało mi się zrozumieć, to gardzi tobą, bo używasz tchórzowskiej broni. Co to jest ulumulu? Co on mówi? Rozmawiać, tchórz, krata... Wiem! Mówi, że nie powie nam nic, bo jak tchórze ukrywamy się za kratami. Dobra, Marvin, wchodzę tam. Czy ty oszalałeś? To jedyny sposób, by czegoś się dowiedzieć. Jak sobie chcesz. Jak chce, to niech idzie, no. Ja zupełnie takiego cepa. Śrub. Krotak, kastak, dwokar, ort, antak. Jak myślałem właśnie, że tak się zdarzy. Pewnie nie żyje, co? Po prostu świetnie. Tak właśnie myślałem. No nic. Trudno się mówi. Widzowie, mamy już w ogóle 52 minuty. Dla mnie to strasznie szybko zleciało. Mam wrażenie, że to był bardzo dziwny odcinek. Wiedziałem, że pomysł z wejściem do celi to idiotyczny pomysł. Wiedziałem, że pomysł z wejściem do celi to idiotyczny pomysł. Ork podzielił jego los, Oliver nie żyje, trzeba udać się na miejsce spotkania do starego domu Kaleba w porcie. Ja się tam udaję, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Odcinki 2 razy dziennie, Twitch, Instagram, Rewind, wszystko masz w opisie. Zajrzyj, bo dzieje się widzowie tam. Pozdro, widzimy się w następnym odcinku. Siemanski.